Stworzyłem własną grę planszową, w którą już teraz możecie zagrać, oglądając ten film na YouTubie. Lecz zanim to zrobicie, wytłumaczę wam, o co w niej chodzi. Cała gra składa się z 32 pól, pod którymi kryją się 32 pytania z kategorii polski rap. Pola podzielone są na 4 strefy: A, B, C, D. Każda z nich jest oznaczona odpowiednim kolorem. Każda ze stref to inny poziom trudności pytań, co oznacza, że gra będzie trudniejsza wraz z jej przebiegiem. Oznacza to m.in., że strefa A to pytania łatwe, strefa B to pytania średnie, C trudne, a D bardzo trudne. Skoro już wiemy, jak wygląda plansza, przejdźmy do tego, jak należy grać. W grze będziecie ruszać się przy pomocy kostki do gry. No więc jeśli macie fizyczną kostkę w domu, to wyrzućcie ją i nie używajcie, bo w tym filmie będzie specjalna kostka do gry. Przed każdym pytaniem na ekranie pojawi się kostka, która będzie w ciągu 5 sekund randomowo generować liczby od 1 do 6. Waszym zadaniem będzie zapauzowanie filmiku w dowolnym momencie w ciągu tych 5 sekund, aby zasymulować rzut kostką. Przykładowo, jeżeli zapauzujecie i na ekranie będzie 6, oznacza to, że na kostce padło 6. Dobra, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, jak będziecie grać w grę. Do wyboru macie dwa poziomy trudności. Jest poziom easy i poziom hard. Poziom easy to taki, gdzie macie 3 życia i odejmujecie sobie każde życie za niepoprawną odpowiedź. Jeśli 3 życia wam się skończą, gra się kończy. Poziom hard to gra, w której macie jedno życie, więc jeśli się pomylicie na jakimś pytaniu, odpadacie i gra się kończy. Zasymulujmy teraz przykładową grę, abyście wiedzieli, jak należy grać. Załóżmy, że gram na hardzie i mam jedno życie. Filmik ten, który właśnie teraz oglądacie, to pole start. Rzucam więc kością, na której wypada mi 4, co oznacza, że udaję się na pole A4 i odpalam sobie z opisu tego filmu rozdział, albo jak kto woli, timestamp opisany jako A4. Gdy otworzy mi się wideo, będę widział przed sobą pytanie, na które muszę odpowiedzieć. Jeśli odpowiedź będzie poprawna, mogę ponownie rzucić kością. No i w tym wypadku wypadło mi 2, z racji, że byłem na A4, to przechodzę na A6. No i znowu wchodzę w opis i wybieram timestamp opisany jako A6. Udzielam poprawnej odpowiedzi na pytanie i rzucam kostką. I teraz ważne, gra kończy się w momencie, gdy uda wam się przejść dookoła całą planszę i stanąć na polu start, bądź przelecieć je, udzielicie jednej złej odpowiedzi grając na trybie hard, udzielicie 3 złych odpowiedzi grając na trybie easy. W grę można grać wielokrotnie, sami, z kolegą, na Discordzie, jakkolwiek. Nie piszcie proszę spoilerów do pytań, bo będę je kasować. Jest to pierwszy tego typu filmik, więc wszystko jest jeszcze testowane, ale mam nadzieję, że wszystko wam się tutaj uda, wszystko będzie jasne i nic nie będzie zawierało żadnych błędów. Dajcie znać w komentarzu pod tym filmikiem, jak daleko doszliście, na jakim poziomie graliście i czy gra jest spoko. Bo jeśli będzie spoko, mogę ją zrobić w innych kategoriach, nie wiem, youtuberzy, free fighty itd. Powodzenia, niech gra się rozpocznie. Witam w kafelku A1, tak jak wspominałem, pytanie będzie bardzo łatwe. Czego nie sugeruje White 2115 w utworze California? Czy jest to A. odstawienie pracy, B. jechanie samochodem, C. zapalenie papieroska, czy może D. trzymania się nawigacji bracie? Poprawna odpowiedź to oczywiście odpowiedź D. Trzymania się nawigacji bracie.
Witam w kafelku A2, kategoria łatwe. W jakim płaszczu leżał Mata na ulicy Emily Platter w utworze Patoreakcja? Czy jest to A. skórzanym, B. zamszowym, C. zimowym, czy może D. grubym? Poprawna odpowiedź to oczywiście B. zamszowym. Witam w kafelku A3. Tak jak wspominałem, jest to kategoria easy, więc pytanie będzie dosyć łatwe. Jak kto Oki tańczy teraz w utworze Sprzedałem się? Czy będzie to tańczę teraz jak Kevin Costner, tańczę teraz jak Kevin Spacey, tańczę teraz jak Kevin Bacon, czy może D, tańczę teraz jak Kevin sam w domu? Poprawna odpowiedź to oczywiście odpowiedź A. Tańczę teraz jak Kevin Costner. Witam w kafelku A4. No, takie bardzo proste pytanie. Co miał na sobie, o co chodzi 6 dnia? Chodzi o utwór 2020 Landlord. Czy była to A. ogromna presja, B. różowa kominiarka, C. okulary przeciwsłoneczne, czy może D. Yeezy? Oczywiście poprawna odpowiedź to odpowiedź D. Miał na sobie Yeezy. Siema, witam w kafelku A5. Pytanie brzmi: jaki kierunek studiował Malik Montana według jednego z wersów w utworze Papuga? A. prawo, B. ekonomię, C. muzykę, czy D. w ogóle nie studiował? Oh.
Poprawna odpowiedź to odpowiedź A. Prawo. Siema, witam w kafelku A6. Co zrobiłby Sobel, gdyby mógł? Chodzi o utwór Uzi. A. Cofnąłby czas. B. Popełnił te same błędy. C. Zabiłby się. Czy może D. Pomyślałby o starych ziomkach? Poprawna odpowiedź to odpowiedź C. Zabiłby się. Kafelek A7. Witam bardzo serdecznie. W jakiej części ciała był umieszczony botoks w utworze Białasa Botoks? A. W pośladkach. B. W głowie zamiast mózgu. C. W ustach. Czy może D. W piersiach? Poprawna odpowiedź to odpowiedź C. W ustach. Siema, A8, witam bardzo serdecznie. Gdzie jedzie Alberto Jaguarem w utworze Dwutakt? A. Na Marszałkowską. B. By wyrównać rachunki. C. Na Pragę. Czy D. Na Wisłostradę? Poprawna odpowiedź to odpowiedź D. Na Wisłostradę.
Kafelek B1 poziom średni. Którego z tych skrótów nie wypowiada Bambi w utworze IRL? Czy jest to A. PKP, B. PLN, C. PNL, czy D. LTG? Jest to odpowiedź DLTG. Wszystkie inne skróty wcześniejsze były wypowiedziane. Kafelek B2 poziom średni. Od czego o krok jest gips w utworze Piękny Świat? A. Miłości, B. Porażki, C. Zwycięstwa, D. Sławy. Poprawna odpowiedź to odpowiedź C. Zwycięstwa. Kafelek B3. W czym przegląda się Kini Zimmer w utworze Rozmazana kreska? A. We łzach, B. W lustrze, C. W tafli wody, D. W diamentach. Poprawna odpowiedź to oczywiście odpowiedź A. We łzach. Kafelek B4 poziom średni. W ile sekund rozpędza się do setki samochód w utworze Reto BMW? A. 4 sekundy, B. 3 sekundy, C. 6 sekund, czy może D. 5 sekund? Poprawna odpowiedź to odpowiedź A. 4 sekundy.
Czego nie dosięgnie Sarius w utworze Viking? Czy jest to A. twoich rąk, B. twoich gwiazd, C. twojego szczęścia, czy może D. twoich spraw? Poprawna odpowiedź to oczywiście odpowiedź B. twoich gwiazd. Kafelek B6, poziom średni. Witam bardzo serdecznie. Do jakiego vlogera nawiązuje Janusz Walczuk w utworze Komu w drogę temu pas? A. Kolorowy vlog, B. Lexi, C. Krzysztof Gonciarz, czy może D. Casey Neistat? Oczywiście chodziło o odpowiedź A, kolorowy. Kafelek B7, poziom średni. Kogo kocha Rusina w utworze 10 pak? A. Polaków, B. chłopaków, C. dupy, D. ich troje. Chodziło o odpowiedź A. Polaków. Kafelek B8, poziom średni. O oczyszczaczu jakiej marki nawinął Guzior w utworze Fala? Czy był to A. Dyson, B. Xiaomi, C. Samsung, czy może D. Sharp? Poprawna odpowiedź to odpowiedź A. Dyson.
Kafelek C1, poziom trudny. Co irytuje Taco Hemingwaya w utworze Fiji? Czy jest to A. PZPN, B. kiedy nie odpisujesz, C. kiedy nie odbierasz, czy może D. wszyscy szczęśliwi ludzie? Poprawna odpowiedź to odpowiedź B, czyli kiedy nie odpisujesz. Pozostałe rzeczy go wkurzają, a ta go irytuje. Kafelek C2, poziom trudny. Ile kosztował płaszcz BDS-a w utworze Lesbijki? A. 1000, B. 4000, C. 9000, czy może D. 12000? Poprawna odpowiedź to C. 9000. Kafelek C3, poziom trudny. Której gry nie wymienił z nazwy BDOS w utworze Toy Story? Czy jest to A. GTA San Andreas, B. Tibia, C. Metin 2, czy może D. League of Legends? Chodziło o odpowiedź C, Metin 2. Kafelek C4, poziom trudny. Przed czym zdechły osa czuje podświadomie strach w utworze Patolove? A. Przed teleskopem, B. Przed policją, C. Przed przedawkowaniem, czy może D. Przed zdradą? Poprawna odpowiedź to odpowiedź A. Przed teleskopem.
Kafelek C5 poziom trudny. Jak to jest skuty kukon w utworze Miniuwa? A. Skute Bobo, B. Skuter, C. Ted Bundy, czy może D. Al Bundy? Chodziło o odpowiedź D. Al Bundy. Kafelek C6 poziom trudny. Kogo nominował Szpaku w swoim Hot 16 Challenge 2? A. Carvana, B. 27 Fuck Demons, C. Palucha, D. Kaza Bałagane. Poprawna odpowiedź to odpowiedź D. Kaza Bałagane. Kafelek C7 poziom trudny. Kto pisze do Olszy Kumpla w utworze Chillwagon Jolka? Czy są to A. Funky, B. Raperzy Pofity, C. Twory, czy może D. Mordy? Poprawna odpowiedź to odpowiedź C. Twory. Kafelek C8 poziom trudny. W co układają palce turystki w utworze Chcemy być wyżej Sokoła? A. W logo Zip Składu, B. W Wiktorię, C. W znak Kripsów, czy może D. W znak Blotsów? Poprawna odpowiedź to odpowiedź A w logo Zip Składu.
Kafelek D1, poziom bardzo trudny. Kiedy Kenke rozstawał się z Kasią w utworze Możesz Mi? Czy było to A. 19 kwietnia, B. 11 listopada, C. 5 maja, czy może D. 1 czerwca? Chodziło o odpowiedź A, 19 kwietnia. Kafelek D2, poziom bardzo trudny. Z jakim słowem zrymował słowo butli Rogal DDL w utworze Ebe Ebe? A. Trutni, B. Kłótni, C. Nutri, czy może D. Lutni? Chodziło o odpowiedź C. Nutri. Kafelek D3, poziom bardzo trudny. Kogo nie wymienił Popek w utworze Nasza Klasa, ale to drill? Czy był to A. Roman, B. Rambo, C. Piotrek, czy może D. Hugo? Był to oczywiście Roman. Odpowiedź A jest odpowiedzią poprawną. Jeżeli udzieliłeś odpowiedzi poprawnej, to zwróć uwagę na to, że zostało nam 6 albo nawet mniej pól do końca gry, co oznacza, że wystarczy ci jeden rzut kostką do tego, aby wygrać całą grę. Tak więc jeżeli w tym momencie wyrzucisz taką ilość oczek na kostce, że przelecisz punkt start bądź na nim staniesz, no to jesteś zwycięzcą i wygrałeś grę. Kafelek D4, poziom bardzo trudny. Jak Focus chodzi z chłopakami w utworze Chwile ulotne? A. Pewnie, B. 30 cm ponad chodnikami, C. Nie chodzą, tylko jeżdżą furami, czy może D. Kilkanaście cm ponad chodnikami?
Poprawna odpowiedź to odpowiedź D, kilkanaście centymetrów ponad chodnikami. Jeżeli udzieliłeś odpowiedzi poprawnej, to zwróć uwagę na to, że zostało nam 6 albo nawet mniej pól do końca gry, co oznacza, że wystarczy ci jeden rzut kostką do tego, aby wygrać całą grę. Tak więc jeżeli w tym momencie wyrzucisz taką ilość oczek na kostce, że przelecisz punkt start bądź na nim staniesz, no to jesteś zwycięzcą i wygrałeś grę. Kafelek D5, poziom bardzo trudny. Jakiego artysty bądź zespołu słucha w tle Solar w numerze Nigdy Więcej 2022? A. Braci Kacperczyk, B. Lorn, C. Korn, czy może D. White 2115? Poprawna odpowiedź to odpowiedź B. Lorn. Jeżeli udzieliłeś odpowiedzi poprawnej, to zwróć uwagę na to, że zostało nam 6 albo nawet mniej pól do końca gry, co oznacza, że wystarczy ci jeden rzut kostką do tego, aby wygrać całą grę. Tak więc jeżeli w tym momencie wyrzucisz taką ilość oczek na kostce, że przelecisz punkt start bądź na nim staniesz, no to jesteś zwycięzcą i wygrałeś grę. Kafelek D6, poziom bardzo trudny. Ile razy pada jeszcze słowo Tamagotchi w piosence Tako na Fide Tamagotchi po wersie Twoje zdjęcie Double Tap prawie przebił szybkę? Chodzi o dokładną liczbę. Odpowiedź A 12, B 30, C 16, D 15. Mam nadzieję, że udało wam się poprawnie policzyć. Poprawna odpowiedź to odpowiedź D15. Jeżeli udzieliłeś odpowiedzi poprawnej, to zwróć uwagę na to, że zostało nam 6 albo nawet mniej pól do końca gry, co oznacza, że wystarczy ci jeden rzut kostką do tego, aby wygrać całą grę. Tak więc jeżeli w tym momencie wyrzucisz taką ilość oczek na kostce, że przelecisz punkt start bądź na nim staniesz, no to jesteś zwycięzcą i wygrałeś grę. Kafelek D7, poziom bardzo trudny. PZ w utworze Magenta nawija, że temperatura jest jak w... No i właśnie, o jakie miejsce chodzi? A. Warszawę, B. Alaskę, C. Tijuanę, czy D. Peru? Poprawna odpowiedź to odpowiedź D. Peru. Jeżeli udzieliłeś odpowiedzi poprawnej, to zwróć uwagę na to, że zostało nam 6 albo nawet mniej pól do końca gry, co oznacza, że wystarczy ci jeden rzut kostką do tego, aby wygrać całą grę. Tak więc jeżeli w tym momencie wyrzucisz taką ilość oczek na kostce, że przelecisz punkt start bądź na nim staniesz, no to jesteś zwycięzcą i wygrałeś grę.
Kafelek D8, poziom bardzo trudny. O jakim świecie nawinął Kuban w piosence Same zmartwienia? A. Katolickim, B. Żydowskim, C. arabskim, czy może D. lasu? W odpowiedzi chodziło o Hanukę, więc będzie to odpowiedź B, żydowski. To było ostatnie pole, co oznacza, że jeżeli odpowiedziałeś poprawnie, to wygrałeś. Gratuluję. Cieszę się, że ktoś z was doszedł do końca, bo to świadczy o tym, że moja praca, którą tu włożyłem, nie poszła na marne. Dajcie znać w komentarzu, jaki macie feedback odnośnie całej gry i czy chcielibyście może jakąś inną wersję z innymi tematami, bądź jakieś inne modyfikacje, które możemy wprowadzić. Siema.